Witam Państwa na kolejnym filmie. Jak już zorientowaliście się po tytule, Chrystus urodził się na Krymie. A więc musimy o tym Krymie coś powiedzieć. Sprawy z dalszej historii, bliższej historii, bo wszystko się jest jakby połączone. No i teraz, co Państwu chcę tutaj powiedzieć w tej sprawie. Jeżeli chodzi o daleką historię, czyli mamy 45 rok i wszyscy mniej więcej wiedzą, że była konferencja sprzymierzonych w Jałcie. Jałta jest na Krymie. No ale to nie do końca było w tym miejscu, tylko obok Jałty ta konferencja. Czyli mamy tą historię z 45 roku. Czyli Jałta to nie było dokładnie w Jałcie, tylko w Liwadii. I jeszcze wiecie co, żeby był taki ciekawostka, taki polski akcent. W Pałacu Potockich w Liwadii obok Jałty na Krymie. To była ta konferencja jałtańska słynna. No ale po co my o tym mówimy? Ponieważ sprawa Krymu tutaj jest jakby wraca jak bumerang. Nie tylko 45 roku, ale w 2015 mamy jeszcze Majdan. Po Majdanie albo w trakcie Majdanu Rosja zajęła Krym, kiedy wcześniej był należał do Ukrainy, jeszcze wcześniej do Związku Radzieckiego, później została przydzielona, znaczy Krym został przydzielony Ukrainie i teraz z powrotem jest rosyjski. No i o co to głównie chodzi? Co ciekawe, i to w sumie muszę Państwu powiedzieć, jest taka sprawa, że film na Królewskiej, jeżeli chodzi o bogactwa naturalne, nagle z gruszki nie pietruszki, on stał się bardzo popularny. Ale co się stało? A czyli najprawdopodobniej, no to ja wiem na pewno, że ktoś szuka na południu Polski złota, no i jeden pan o nazwie hrabia Jan Zbigniew Potocki powiedział, że nie może tak być. Że po prostu ktoś tam sobie koncesję szuka na poszukiwanie złota i jeżeli to złoto można samemu wydobywać dla dobra kraju, Polaków i tak dalej. No dobrze. I co ciekawe, teraz idziemy po prostu z tymi bogactwami. Nagle ten film o bogactwach stał się. No to wiemy, że no szukają złota, starają się o koncesję. W porządku. Ale na Krymie była też sprawa, bardzo dobrze znana przez tego pana. I to też jeden z dziennikarzy Onetu akurat dogrzebał się do tego, że okazuje się, że w szelfie Krymu na wiosnę, czyli w 2016 roku, na wiosnę miały być rozpoczęte wiercenia w szelfie Krymu właśnie ropy i gazu. Ponieważ ta nitka, która się ciągnie od Morza Norweskiego przez Polskę, Ukrainę i przez fragment Krymu, przez Krym, Morze Czarne, środkowa Turcja wędruje do Kuwejtu. Oczywiście są kontrowersje na ten temat i co niektórzy, no, którzy się tam podają za geologów, w tych komentarzach no, starają się w jakiś sposób zakwestionować to wszystko. No ale fakt faktem, jeżeli Majdan był gdzieś powiedzmy listopad, grudzień, a mniej więcej te, chyba ten Majdan był taką przyczyną, chyba i właśnie ta chęć władz ukraińskich wpuszczenia firm zachodnich, które miały dokonać próbnych wierceń na wiosnę 2016 roku. Najwidoczniej to było przyczyną do tego, że armia rosyjska zajęła Krym. Nie był to taki problem techniczny, ponieważ była tam baza na bazie, a na tej bazie jeszcze trzy bazy rosyjskie, jest potężna flota. Ale nie o to chodzi. Są to jakby sprawy, które są związane tutaj z Krymem. Natomiast co ciekawe, takich rzeczy no Państwo tutaj nie dowiecie się, że powiedzmy no gdzieś to tam schowane jest w tym Onecie. Może Państwo część to przeczytali. Ja to kiedyś przeczytałem. No i właśnie dlatego Państwa chcę podzielić się takimi wrażeniami, gdzie jest po prostu wielka polityka, grube pieniądze, no to tam właśnie są podziały terytoriów. I ten fakt, no stwierdziłem, że trzeba przy okazji powiedzieć, jak ważny ten Krym jest.
No ale nie jest jeszcze tutaj z tej przyczyny ważne, że tam urodził się Chrystus. No i pytanie się, gdzie on się tam urodził, nie? No i dlaczego się akurat w ogóle nie urodził w Palestynie? No, no myśmy już doszli do wniosku, że w Palestynie to nie było żadnego Izraela. Mało tego, żeśmy doszli, że tam nie było żadnej Jerozolimy, a obecna to jest Lipa, ponieważ tą rzeczywistą biblijną, nowotestamentową Jerozolimą to jest Jorosz nad Bosforem, to żeśmy do tego też doszli. No i mamy tutaj oczywiście fajny film, no i masę komentarzy. Państwo tutaj, parę osób po prostu badało Stary Testament, a więc wykluczyło. No, sam Stary Testament wykluczył kwestię lokalizacji tak zwanego Izraela, nie? Czyli powiedzmy tych terytoriów biblijnych. Z Palestyny przeniosło się to w sumie na tereny Euroazji. A więc to już mamy za sobą. Więc tak samo jak żeśmy mogli wykluczyć Palestynę, to tak samo możemy znaleźć miejsce narodzin Chrystusa. Jak już z tytułu się dowiedzieliście, na Krymie to się były te urodziny, narodziny Zbawiciela. No i jest odpowiedni film dowodowy, który ja przetłumaczę, bo to jest akurat wstęp, tutaj Państwu mówię, to jest wstęp i ja Państwu to przetłumaczę tak na bieżąco, ten film. Państwo, jeżeli się czujecie na siłach, to możecie spróbować to bezpośrednio, a linki też wszystkie dam. I oczywiście to miejsce dzisiaj też istnieje. Jest nawet film, jak to dzisiaj obecnie wygląda. Ale my mamy historię 45 roku. Tak? Myśmy to się nagle wbili w 45, 2016, 15, tam Majdan jest i tak dalej. Słuchajcie, jeszcze cofniemy się jeszcze dalej. Cofniemy się początek wieku, kiedy była władza carska. Otóż, co mnie zawsze tknęło właśnie, szczególnie w tym filmie, który Państwu przetłumaczę, jako następna część, to mnie tknęło to, że rosyjscy carowie często odwiedzali to miejsce, oni tam pielgrzymowali. Są tablice pamiątkowe i tak dalej, i różne rzeczy. I teraz pytanie. Pytanie takie zasadnicze. Przez zmianę władzy to miejsce popadło w zapomnienie. Proszę sobie wyobrazić, na przykład car jeździ do właśnie na ten przylądek Fiolent, do tej kaplicy narodzenia Zbawiciela i praktycznie no, ci wszyscy, którzy mają być zorientowani, to o tym wszyscy wiedzą, wierni też wiedzą. Ale jak się zmieniła władza, to już poszło wszystko w zapomnienie. Władza komunistyczna, ateistyczna, no takie rzeczy po prostu już odsunęła w zapomnienie. Dla ciekawości, ja byłem 6 lat w Moskwie i mnie akurat, ja jeździłem na Kaukaz, ja tam byłem 3 razy, ale gdybym wiedział na przykład to, co Państwu teraz mówię, że Chrystus właśnie urodził się na południowym krańcu Krymu, dokładnie na przylądku Fiolent i tam umarła jego matka, to właśnie, to ja bym też po prostu z tej Moskwy do tego miejsca pojechał. Właśnie pod warunkiem, żebym wiedział, ale po prostu nikt o tym nie wiedział. Dopiero się jak się zmieniła, kiedy upadł Związek Radziecki, a więc zaczęli to wszystko wygrzebywać, wyciągać po prostu. I dzisiaj mamy film dowodowy po rosyjsku, który po prostu Państwu chcę przetłumaczyć. Oraz film następny, który pokazuje to miejsce, jak to wygląda obecnie. O, to jest taka właśnie ciekawostka. Natomiast co jeszcze tutaj możemy powiedzieć? Tak, że ten Krym ma, tak jak powiedziałem, polski akcent w postaci Pałacu Potockich w Liwadii obok Jałty. No wszyscy wiedzą, gdzie jest Jałta. No to właśnie Jałta jest na Krymie. A to się okazuje, że co niektórzy też nawet nie wiedzą, gdzie jest Jałta. Gdzie to była konferencja. Że gdzieś tam w Rosji była, gdzieś tam. Nie, nie, to była na Krymie. A więc widzimy Krym. On jakby wraca jak bumerang tutaj przez całą historię. A więc takie rzeczy. A więc to chciałem Państwu tutaj powiedzieć gwoli wstępu. Przejdę później do tłumaczenia.
Zobaczymy mapy. Oczywiście w tej drugiej części też Państwu pokażę, jak to wygląda. Co jeszcze jest dzisiaj takiego, powiedzmy, ważnego związanego z Krymem? Mało tego, że Krym stał się tutaj częścią Rosji, to obecnie jest budowany na Cieśninie Kerczeńskiej 19-kilometrowy most. Gdybyśmy chcieli pogrzebać na przykład Cieśnina Kerczeńska i most, to mamy akurat Wikipedię, mamy tutaj dane, a więc możemy się tutaj dowiedzieć. No, kosztem 3 miliardy dolarów. Wcześniej już Rosja zwiększyła lotnisko dla większych samolotów w Symferopolu. Przebudowała, jak i pociągnęła 3 kable wysokiego napięcia właśnie na Krym, żeby było zasilanie w prąd. Z tego, co mi jest tutaj wiadome, ponieważ ja mam rosyjską też telewizję, no czasami właśnie się załapałem na taki jeden bardzo głębszy program. No i co chcę tu Państwu powiedzieć, że no Krym teraz po prostu przeżywa jakby na swój sposób swoistą prosperitę. Gdzie jest, kiedy będzie zbudowany ten most, to będzie most kolejowo-drogowy, a więc praktycznie tam turystyka będzie waliła drzwiami i oknami, jak to się mówi. Ale co chcę powiedzieć o tych wierceniach zachodu w szelfie Krymu? Co się jakby tutaj stało, że Rosja zajęła ten Krym? No to wiecie co, tak groteskowo można to powiedzieć w ten sposób, że Rosja z winem ma obiad łącznie z obrusem i ze stołem. O, w ten sposób. Także już tam nikt tam nie będzie nic wiercił, ponieważ to są tereny bardzo turystycznie atrakcyjne. I powiem Wam, że no tak, niestety no nie wiedziałem o tych rzeczach. Swojego czasu, jak byłem 6 lat w Moskwie, jeździłem na Kaukaz. No, 3 razy tam byłem, ale po prostu nie, na Krym niestety nie dojechałem. Zresztą jak Państwo będą chcieli obejrzeć te oryginalne filmy, ja Wam po prostu dam linki i będą właśnie one dla Państwa dostępne. Jeżeli chodzi o Krym, tą sprawę, to już Państwu powiedziałem chyba najważniejsze rzeczy. A co ciekawe, jeżeli chodzi o te bogactwa całe, to ten film Polską najbogatszym krajem Europy, który jest na królewskiej telewizji, też go zalinkuję. Po prostu widać się w związku z tymi sprawami poszukiwań złota i wydobycia tej całej koncesji, no to właśnie chyba dlatego nagle stał się bardzo cenny. O, właśnie, to ciekawostka. No i dlatego jest bardzo duża oglądalność. No to tyle. Chciałem Państwu powiedzieć, także dziękuję. To jest wstęp, to jest tak jakby pierwsza część, później będzie tłumaczenie, no i cała reszta. To tyle. Dziękuję bardzo i do następnej części.